Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Orędzie Matki Bożej przekazane do Lourdes de Maria de Bounie, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, błogosławię was, kocham was, okrywam was moim macierzyńskim płaszczem, aby chronić was przed ciemnością, przed złem, które panuje wśród ludzkości. Mój macierzyński płaszcz zapobiega przenikaniu do waszych umysłów złych myśli, złych czynów i złej woli, dopóki jesteście świadomi, że musicie działać i pracować zjednoczeni z miłością mojego syna i przykładem tej matki. Bądźcie istotami wiary. Nawet jeśli nie widzicie, wierzcie, ponieważ anielskie legiony pozostają na ziemi strzegąc ludu mojego syna. Smok wznosi się silnie, ale cicho, nie robiąc hałasu i spowoduje zniszczenie tej ludzkości w nieoczekiwany sposób. Nie wierzcie, że moje wezwania są fałszywe. Jako Matka Jezusa Chrystusa przyjęłam całą ludzkość dobrowolnie jako moje dzieci i za was wołam przed tronem Trójcy Przenajświętszej, aby zły nie pokonał was. Wzywam was, abyście karmili się ciałem i krwią mojego boskiego Syna, boską delikatnością, abyście byli wzmocnieni i nie upadali bez możliwości podniesienia się. Wzywam was do oddalenia się od tego, co światowe, od tego, co dobrze wiecie, że jest pokusą. To są bardzo trudne chwile dla tego pokolenia. Wkrótce powiecie z lamentem, jakże nie słuchałem wezwań nieba. Nigdy nie jest za późno dla prawdziwie skruszonego serca. Mój syn jest nieskończoną miłością i wstawia się od chwili do chwili za każdym członkiem ludzkości. Gwiazda będzie wyróżniona wysoko na niebie, ogłaszając całej ludzkości, że mój syn jest blisko. Nie lękajcie się, to znak zbawienia. Moje serce otwiera się na nowo wypełnione miłością do moich dzieci. Moje serce płonie ponownie miłością do każdego z was. Moje serce znowu boli i wielokrotnie wylewa łzy w różnych krajach, które będą cierpiały. Już ziemia jest zmęczona i pragnie być odnowiona. Jej wstrząsy nie ustaną, dopóki to pokolenie nie zostanie oczyszczone. Ale wszyscy, którzy poddają się oczyszczeniu, w potężne imię mojego syna, zdobywają niebo. Musicie być pouczeni, poznać mojego syna, abyście go kochali. Bądźcie posłusznymi i wiernymi dziećmi, bądźcie uważni w duchowych szczegółach, abyście nie oznaczali mojego ludu fanatyzmem, ale aby podziwiali was za wierność i za miłość do wezwań mojego syna. Zwróćcie swoje oczy ku niebu, znaki nadal są dawane, ale niektórzy nie chcą ich widzieć. Umiłowani mojego serca, wejdźcie w słowo mojego syna z wytrwałością i z miłością. Poznajcie tego, którego twierdzicie, że kochacie, abyście kochali w duchu i prawdzie. Jako matka pozostaje przed każdym z was pomagając wam w każdej chwili, aby Duch Święty dał wam jasność i rozeznanie niezbędne w tych chwilach, w których ludzkość jest podzielona na dwie części, tych, którzy wierzą i tych, którzy twierdzą, że nie wierzą i czasami wierzą. Umiłowane dzieci, to co wam zapowiedziałam, zostało już przeze mnie zapowiedziane w poprzednich latach poprzez wszystkie moje objawienia. Dobrze wiecie, że wszystkie one osiągają swoją kulminację w tym pokoleniu i nie mówię wam o końcu czasów, lecz mówię wam o tym pokoleniu, które musi przejść przez tygiel, ponieważ nadużyło boskiego miłosierdzia i dobroci. Ale jako matka, która nigdy nie opuszcza swoich dzieci, pozostanę obok każdego z was, obok ludu mojego syna prowadząc was i biorąc za rękę, aby uratować tego, który naprawdę żałuje. Nie opuszczam was. Kocham was, błogosławię was, chronię was i zapraszam was nieustannie do modlitwy za całą ludzkość, aby modlitwy świętych zstąpiły w błogosławieństwie na całą ludzkość.
pozostańcie w pokoju mojego syna. Moje serce pozostaje otwarte, przyjdźcie, wejdźcie do niego i tak będziecie chronieni. Nie pogardzajcie tym wezwaniem, nie dajcie się omotać fałszywym przepowiedniom niereligijnym, które prowadzą was do lęku przed naturą bardziej niż do szacunku i miłości do Boga. To dobra prawda, że mój syn pozwolił człowiekowi otrzymać własną miarę. Prawdą jest, że z wnętrzności ziemi wyłania się nieposłuszeństwo i brak pokory człowieka. Ale przede wszystkim trzeba zachować świętą bojaźń Bożą z miłości do Niego i z szacunku dla Niego. Wiecie, że z nieba przyjdzie wielkie oczyszczenie, ale po wielkim oczyszczeniu przyjdzie z nieba błogosławieństwo. Nie zapominajcie, że mój syn jest miłością i miłosierdziem, ale jest też sędzią sprawiedliwym i prawym. Pielgrzymowałam w całej historii ludzkości od drzwi do drzwi, od serca do serca, od umysłu do umysłu i będę to czyniła aż do ostatniej chwili. Wzywam was, abyście byli przykładem, abyście byli świadkami obecności mojego syna w was i abyście byli świadkami tej matki w was. Wołam dziś do wszystkich moich dzieci za młodzież, aby ci z was, którzy są starsi, byli dla nich przykładem. W tym niepowstrzymanym wyścigu ku poszukiwaniu różnych i nowych emocji i rozproszeń, młodzież pozwoliła sobie na całkowite zawładnięcie ciemnością. Ci młodzi ludzie przyjęli ciemność i owinęli się nią, tkwi w nich nieskromność i niemoralność. A wy, ojcowie i matki rodzin, jako ojcowie i matki musicie być przykładem. Wy, którzy jesteście starsi, musicie być przykładem. Z jakim autorytetem będziecie wzywać do nawrócenia lub do zmiany młodych ludzi, którym sami dajecie przykład rozpusty? Zatrzymajcie się, moje dzieci, zatrzymajcie się, opanujcie wasze impulsy. Zapraszam was do zatrzymania się, do ponownego rozważenia i otwarcia oczu, aby przestać negować znaki, które oferuje wam całe stworzenie, aby człowiek stał się świadomy. Moi drodzy, chwila jest krótka, bardziej niż sobie wyobrażacie. Gdybyście pomyśleli o czasie i pomyśleli, że ta teraźniejszość jest chwilą, przestalibyście się zmieniać. Umiłowane dzieci, módlcie się. A teraz wzywam was, abyście byli umiarkowani w tym, jak się ubieracie i abyście zaprzestali tego wszystkiego, co przekonuje masy, aby doprowadzić je do grzechu, i do grzechu, i do większego grzechu. Ludu mojego syna, moi umiłowani, moje niepokalane serce jest otwarte szeroko, a moje ręce są gotowe przyjąć wszystkich, którzy mnie wzywają. Mój syn utrzymuje swoje miłosierdzie otwarte. Mój syn potrzebuje ludu duchowego, ludu, który wzywa go w każdej sytuacji, ludu, który utrzymuje go obecnym nie tylko w swoim umyśle, ale który nosi go w swoim sercu. Mój syn pragnie odnowionego ludu, prawdziwego ludu. Jestem tu, nie lękajcie się. Poprowadzę was do niebieskiego domu, poprowadzę was do mojego syna, tylko pozwólcie mi się prowadzić i nie zamykajcie uszu na moje wezwania. Będę nadal wzywała i ostrzegała, ostrzegała i kochała, kochała i prowadziła całą ludzkość. Błogosławię i kocham was, Matka Boża.